Mokry sen każdego gracza? Zgadza się, dlatego dzisiaj znajdujemy się w Brand Space Sony. Sprawdźmy, co tutaj się znajduje. Let's go. Dobra, przejdźmy do pierwszej sekcji, która tutaj się znajduje i jest to ta wielka ścianka. Ta wielka przestrzeń, która jest poświęcona różnego rodzaju przedmiotom, między innymi kolekcjonerskim. Mamy tutaj Cyberpunka, mamy Horizon, jest Spider-Man wraz z tą piękną PlayStation 5, która jest w takim ciekawym ubarwieniu. Jest Spider-Man walczący z Venomem, God of War, no i różnego rodzaju konsole. Piątka, czwórka, trójka, dwójka, także w tej grubszej wersji. No i jeszcze klasyczek, bo jedyneczki tutaj nie ma, natomiast na przykład taką jedyneczkę mam u siebie i to też jest bardzo ciekawa rzecz, żeby czasami grami retro się pobawić. No właśnie, a propos konsol, która była twoja pierwsza? Czwóreczka Slim. Od niej się zaczęło, natomiast później jeszcze była dwójka. No i jedyneczka, to są te trzy konsole, które mam. Natomiast myślę, że w przyszłości również trójeczka jakaś do mnie wpadnie jako takie uzupełnienie tej klasycznej serii. No trójeczkę akurat mamy w domu, bo ja dostałam trójkę na komunie, także trójka znajduje się w kolekcji. Natomiast kurczę, ta piątka, gdyby pojawiła się u mnie w sypialni, to tak, byłoby mi miło. No trójkę koniecznie w ogóle musisz przywieźć, bo ja szczerze mówiąc nie miałam nigdy z nią styczności, także chętnie bym się bawił. A którą masz, białą czy czarną? Czarną. A jak podobają ci się takie pady? Takie customowane? No szczerze, taki padzik to zawsze jest taki trochę właśnie mokry sen moim zdaniem. I takich rzeczy jest tutaj więcej. Za chwilkę o nich się przekonamy, przejdziemy do kolejnych sekcji, które tutaj się znajdują. Tutaj mamy jednego z ciekawszych handheldów w ogóle, jest to PlayStation Vita. Kiedy się orientuję, ty też miałaś jakąś miniaturową konsolkę od PlayStation, prawda? Wiesz co, ja miałam PSP i pamiętam już takie kasetki, jak się tego wsadzało małe. I że miałam morze tych kasetek. Bodajże tutaj z tyłu, wspominam. Z tego się orientuję, tak? Kasetki? Nie pamiętam, czegoś od góry się ich nie wsadzało, ale szczerze totalnie nie pamiętam. Ja z PSP nigdy nie miałem styczności, natomiast tutaj Vita, bardzo ciekawa rzecz. No i jednocześnie, z tego co się orientuję, aktualnie pojawia się portal. Portal, który serwuje nam przede wszystkim granie w chmurze, jeżeli mamy konsolę PlayStation. A teraz pytanie, co wspólnego ma XCOM i PlayStation? Otóż naszego gamera w strefie pecetowej. A co jeszcze się tutaj znajduje? Sprawdźmy to. No to rzućmy okiem, co znajduje się w tej strefie. Mamy tutaj monitor InZone M9 3840x2160 pikseli. Jest to IPS, który jednocześnie jest bardzo ładny. To trzeba przyznać, świetnie mi się. Oj tak. Komponują te nóżki nie tylko z PlayStation, które stoi obok, ale również z PC-tem. Taki kosmiczny w ogóle trochę jest. W ogóle jego recenzję znajdziecie na kanale, z tego co się orientuje, Karol Hutny ją robił, więc mogliście na pewno rzucić okiem, a jeżeli nie, to odsyłamy was, linka znajdziecie w karcie. Dobra, teraz pokażę ci prawdziwy hit. Co słyszysz? Co słyszysz? Co słyszałeś? Grę. No właśnie, o to chodzi, bo jest to InZone H9 z noise cancellingiem. Następnym plusem jest fakt, że posiada dźwięk 360, czyli usłyszycie wroga dosłownie wszędzie. Serio wszędzie? Wszędzie. I fajnie się sprawdzi, jeżeli mieszkacie z drugim gamerem i nie chcecie go słyszeć w trakcie gry. Co sugerujesz? Skąd? A przechodząc do naszego X-komowego akcentu, co my tutaj mamy? Otóż procesor z serii i9 i kartę graficzną z serii 4000. I co jeszcze tutaj, Grysiu, można robić? Można zmienić podświetlenia. Wszystko zamknięte w naszym gamerze. Bo jak pięknie gaming, to oczywiście RGB. O, niebiańskie światło PlayStation. Lecimy dalej? Lecimy dalej. I co my tu mamy? Trzy telewizory Bravia 4K 65 cali. 120, 120. I tu co mamy? 120. 120 klatek. Wszystkie do pogrania na PlayStation. I warto wspomnieć, że mamy tutaj takie pufki! Pufki, które squishy. Tak, wygodne. Naprawdę są fenomenalne. Tutaj można się odciąć na długie godziny. Ale dobra, to, co ale jest najważniejsze, znajduje to się tutaj. Jest tak wielki. Zabieramy go do domu? Zabieramy, zabieramy. 98 cali. Ale ogromny. Dobra, wiesz co jeszcze jest ogromne? Nie wiem, ale mój poziom w Fortnite. Powiedz mi, czy jest on większy niż ten telewizor? No nie, bo się zaczął dopiero nowy sezon. No więc telewizor jest zdecydowanie większy. Jest ogromny, fantastyczny i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż na nim zagramy sobie na konsoli. Idziemy grać! Tak, to bierzemy te mięciutkie pufki. Pad. Ja biorę. Nie, ej! Dobra, jest tu ich dużo, więc gramy. Jakby...
szczerze, trochę jak w kinie. No, trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Ogromnie. Wciągający, aż za fantastycznie. Boję się, czy będę chciała w domu teraz już grać. A dlaczego są idealne? Funkcja automatycznego odwzorowania odcieni HDR optymalizuje ustawienia, dzięki czemu zobaczycie drobne szczegóły i wierne kolory nawet w głębokim cieniu i jaskrawym świetle. Dodatkowo telewizor potrafi wykryć i dostosować ustawienia obrazu w zależności od wyświetlanej treści. To wszystko oczywiście ze wsparciem HDMI 2.1, 4K, 120 klatek PowerR i niski input lag. Jak już ustaliliśmy, wszystko tutaj wygląda naprawdę bardzo dobrze, bo prawie to telewizory, które są idealne do grania na PlayStation. I mamy tutaj jeszcze jedną bardzo istotną funkcję, mianowicie menu dla graczy. Zobacz, na pilocie mamy taki jeden przycisk i dzięki temu na naszym telewizorze wyświetliło się menu. Mamy tutaj możliwość włączenia VRR, jest też redukcja rozmycia wskutek ruchu, jest korektor czerni, dzięki czemu na przykład te ciemniejsze obszary możemy sobie na ekranie rozjaśnić. Fajne do strzelanek w sumie, albo jakichś takich ciemnych horrorów, gdzie w sumie nie widzisz nic praktycznie. A mówiąc o strzelankach, czasami masz pewnie ochotę walnąć sobie jakiegoś noscopa, masz snajperkę i nie jesteś w stanie strzelić bez przybliżenia, a wypadałoby raz na jakiś czas, no i dzięki temu można sobie uruchomić celownik, który wyświetla się w tym momencie na ekranie. Co lepsze, ten celownik możemy sobie zmodyfikować, bo na przykład są gry, gdzie czerwony nie będzie do końca wyraźny, więc jeżeli sobie wrzucisz taki zielony, elegancki. Super, nawet nie wiedziałam, że telewizory w ogóle mają taką możliwość. To jest super rzecz, właśnie takie szczególnie, żyjemy. Szczególnie pod strzelanki, tak jak wspomniałaś. No, także to jest mega fajna sprawa. Julka, czy można jeszcze bardziej wciągnąć się w jakąś grę niż patrząc na tak ogromny telewizor? Chodź, przeniesiemy się teraz do gry. Dobra. Grzesia trzeba ubrać, bo troszeczkę nam się zepsuł ostatnio, także pomożemy mu chyba z tym, co? I co, będziesz miał teraz na sobie PlayStation VR. Czekaj. Kids. Fajne. Grałeś kiedyś już na... Miałem kiedyś dawno temu okazję. W jakąś strzelaninę, natomiast tutaj to jest zupełnie coś innego. Powiem tak, dla mnie nie ma większej atrakcji niż granie na przykład w horrory albo jakieś gry z zombie na WRC, także... w ogóle grafika jest ładna. Tak jak patrzę sobie przez telewizor, a jak u ciebie? Mam super... Grafika jak w życiu? Ej, niesamowite, jak on czyta... Aha, no dobra, w sumie to oczywiste, że czyta jakoś nacisk, no nie? Że tak. Ręce ci otwiera. Czekaj, bo to jest strzała. Mam. Czekaj. Dobra, Grzej, zamieniamy się. Nie oddam ci tego. To jest za dobre. Nie możesz. Cieść. Ej, naprawdę, to jest sztos. No wiem, potrzebujemy tego w domu. Boję się trochę o makijaż. A ja tak bardzo blisko tego stałem. Niesamowite w ogóle dla mnie jako osoby, która x lat temu miała okazję korzystać z VR-u gdzieś tam tak bardzo podstawowo, to teraz, kiedy sięgam do tego PlayStation VR 2, to mam poczucie, że niesamowicie ewoluowało. No dobra, to chyba zaczniemy sobie pewne podsumowanie. Poczekaj, zapomnieliśmy o jeszcze jednej nowości. A cóż to takiego jest? Która w związku z twoim złamaniem jest trochę na czasie. No faktycznie, mój łokieć jeszcze jest nie do końca sprawny, więc to może się chyba przydać. Co my tutaj tak naprawdę w ogóle mamy? PlayStation Access. Kontroler. Spójrzmy na niego okiem. Jest to kontroler dla osób z niepełnosprawnością, który można sobie dowolnie zaprogramować. A w opakowaniu mamy mnóstwo magnetycznych elementów, dzięki czemu tą podstawową wersję można sobie zmodyfikować i dołożyć na przykład takie przyciski, dzięki którym będzie nam znacznie wygodniej. Całość wygląda właśnie w ten sposób. I co jest jeszcze fajne? Mamy tutaj taki przycisk, dzięki któremu możemy sobie zmieniać długość tej samej gałki. W ogóle bardzo fajnie działa. No i elegancko wygląda, będzie na pewno pasować do PlayStation. Jest. A tutaj... Z tego co widzę, mamy jeszcze porty rozszerzeń, więc pewnie można sobie podpiąć jakieś dodatkowe przyciski, jeżeli chcielibyśmy korzystać na przykład ze stóp podczas rozgrywki. Także jest to mega fajna sprawa. No i z tego co mi pokazywałeś w ogóle wcześniej, to bardzo łatwo się to konfiguruje. Zgadza się. Faktycznie można sobie tutaj ustawić wszystko, co nam jest potrzebne. No i taka ostateczna sekcja to wystawka kontrolerów do PlayStation 5. Są te klasyczne, są na przykład pokolorowane, niebieski, czarny, jest też taki piękny, różowy. Ale jednym z ciekawszych, który po tej stronie rzucił mi się w oczy, to ten ze Spider-Manem. Spójrzcie sami, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście mieć taki przy swojej konsoli. Ale to nie wszystkie kontrolery i kolejne pokażę wam Julka. Cześć. I tak, kolejną wisienką jest ten. I tutaj jest God of War Ragnarok. Co sądzisz, Grześ? Pięknie jest. Też tak uważam. Sama kolorystyka i obrazek, no... A tam są jeszcze jakieś inne? Wiesz co, tutaj są chyba te same co u ciebie, bo mamy dwa odcienie niebieskiego, różowego, które cudowne. Rozpływam się. Jak nie będziemy mieli takiego w domu, to nie wierzę w miłość. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę
na ten neonik, na to oświetlenie takie, które tutaj się pojawia, jest fantastyczne. A tu wszędzie jest właśnie dużo takich fajnych neoników, które po prostu no, robią wiem, vibe tego miejsca. Operator jest w stanie to pokazać, co znajduje jakie się na suficie. Jakie są neoniczki, tutaj co się dzieje. Kółko, X, kwadrat, krzyżyk. I tam tak samo przy strefie pecetowej. Tak. O, jeszcze tam! Bardzo. I tutaj. I jestem ja. I PlayStation. Cześć. No to tak, wszystko co dobre szybko się kończy. Także nasz pobyt tutaj też powoli zaczyna się kończyć. Spędziliśmy to naprawdę dużo czasu, bo zaczęliśmy kiedy pięknie świeciło słońce, wschodziło na nas. Tak, a teraz już się zmierzcha. Powiedz mi, co najbardziej ci się tutaj podobało? Kurczę, no w moim sercu jednak jest ta WR-ka i mam nadzieję, że pojawi się u mnie w domku. No jest naprawdę fantastyczne takie poczucie uczestnictwa tak, w tej rozgrywce. Tak, i myślę, że tak właśnie spędzę zimę w tym roku. O! Na WR-ce. Ja bym chętnie przygarnął taki telewizor. Telewizorek. Ogromny. Ciekawe, gdzie byśmy go dali. A, nieistotne. Znalazłaby się przestrzeń. W każdym razie jest tu fantastycznie. Mnóstwo rzeczy, szczególnie właśnie na tamtej ściance, związanych z klasyką, jeżeli chodzi o PlayStation. Edycje kolekcjonerskie, no i ta VR-ka. Dla mnie też jest to super sprawa. Też tak uważam. No ale co? Wy napiszcie w komentarzu, co wam się spodobało najbardziej i co chcielibyście mieć u siebie. Dokładnie. A my niestety musimy stąd uciekać, także żegnamy się z wami. Jeżeli całość wam się spodobała, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie kanał. I dzwoneczek. I widzimy się niedługo. Na razie. Pa!